Witajcie na kanale Mathematics. Właśnie wróciłem tutaj do Las Vegas z Pensylwanii, gdzie spędziłem weekend. No i lecąc samolotem, była taka mapka, na której była pokazywana trasa samolotu, prawda? Pewnie widzieliście nieraz, jak wasi znajomi na Facebooku pokazują, gdzie oni to nie lecą na ferie, na wakacje. No i ta droga samolotu jest zawsze taką krzywą, prawda? Nie jest linią prostą z punktu A do punktu B, tylko zawsze taką krzywą. No i pomyślałem sobie, że należy w dzisiejszym odcinku pokazać, jaka jest najszybsza droga właśnie po kuli ziemskiej, gdyż przede wszystkim ostatnio zrobiliśmy mierzenie kuli ziemskiej, także to się będzie fajnie łączyć, także fajny się odcinek. Pytanie od razu na śniadanie. Jaka jest najkrótsza droga między punktem A i B? Zawsze uczyli was, że linia prosta, prawda? Źle. Otóż najkrótsza droga między punktem A i B zależy od powierzchni, na jakiej się poruszasz, od bryły, na jakiej się poruszasz. Kula ziemska, jak sama nazwa wskazuje, jest kulą. Nie ma tutaj żadnych prostych linii. Widzicie tu jakieś proste linie na kuli ziemskiej? Bo ja nie, więc na pewno będzie jakaś inna, najkrótsza trasa między dwoma punktami, między dwoma miastami. Więc może zaznaczę tutaj jedno miasto na tej kuli ziemskiej. Dajmy na to Las Vegas oczywiście. Mathematics nadajemy tutaj ze stolicy światowej rozrywki. No i pytanie, gdzie chcecie lecieć? Na przykład, nie wiem, gdzieś tutaj do Brazylii. Czy chcecie lecieć do Afryki? Czy może do Europy? Pytanie, czy jeżeli na przykład chcecie lecieć tutaj, jaka jest najkrótsza trasa? Czy po prostu wziąć kompas i jechać tak, o, w ten sposób? Czy to jest najkrótsza trasa? Dzisiaj pokażę wam, że nie, że jest tutaj krótsza trasa. I dlatego, żeby było trochę łatwiej pokazywać, później matematyka będzie trochę łatwiejsza, pokażę wam, jak, znaczy wybiorę miasto tutaj na tym samym równoleżniku, po prostu będzie wszystko łatwiej. I sprawdziłem, że Las Vegas i Tokio są dokładnie na tym samym równoleżniku, tam niewielka jest różnica, więc może zaznaczę szybko Tokio. Jeżeli uważacie, że najszybszą drogą między Las Vegas a Tokio jest tutaj właśnie po równoleżniku w ten sposób, ok? No to zaraz wam zademonstruję, że może jest jednak inna trasa lepsza. Może tutaj to ustawię, zmienię kamerę. Wezmę tutaj mój iście zaawansowany przyrząd do mierzenia Las Vegas, Tokio i pokryję go tutaj na równoleżniku. No i on jest tutaj dobrze naciągnięty, mocno naciągnięty i teraz zobaczcie, w dół już nie idzie, no wiadomo, bo tu jest coraz dłuższa trasa, jakby szło w dół, ale jak pociągnę trochę w górę, no to już tutaj mamy trochę luzu, prawda? To znaczy, że ta trasa nie mogła być najbardziej efektywna, najkrótsza, więc spróbuję go teraz naciągnąć, muszę tutaj mocno trzymać Las Vegas i Tokio. No i teraz zobaczcie, jeszcze w górę trochę, dobra, ale to już chyba maksimum, ani w górę, ani w dół. No i zobaczmy, co to jest tutaj za trasa. A z tego wynika, że ta górna trasa może być krótsza, prawda? No bo jakby gdzieś indziej była trasa lepsza, no to mógłbym to przesunąć i zyskać trochę luzu, no bo sznurek naciągnięty, jak to sznurek naciągnięty, on chce iść tam, gdzie jest najmniejszy opór. Także wydaje się, że w górę i w dół napotkałby opór, no i tam by już potrzebował więcej sznurka, czyli trasa byłaby dłuższa. Także ta czerwona linia ma szansę być krótszą niż ta czarna, ok? I to będzie zadaniem dzisiejszego odcinka, pokazać wam matematycznie, że to względem równika ta trasa jest dłuższa niż ta czerwona względem tak zwanego wielkiego koła, czy wielkiego kręgu, nie ma znaczenia. Szybko powiem, o co chodzi i jeszcze raz wam zademonstruję. Część wielkiego okręgu jest to taki okrąg tutaj przez tą kulę przechodzący, który łączy ze sobą punkt A, B i centrum kuli. Czyli Las Vegas, Tokio i centrum. Co zrobię? To wezmę ten oto plastikowy nóż, który mi dali. Postaram się, może mi się uda, przeciąć najlepiej jak się da wzdłuż właśnie tej kuli. Czyli Tokio, Las Vegas i centrum. Czyli powstanie taki przekrój. A drugie cięcie zrobię wzdłuż tego równoleżnika, tak o ciachnę tutaj, łącząc te dwa punkty Tokio i Las Vegas i wtedy porównamy jedną krawędź do drugiej. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Pokażę wam jeszcze jedną prezentację. To jest taka piłka do ćwiczeń. Ona tutaj ma fajne takie okręgi, które mogą w sumie reprezentować równoleżniki, no bo dokładnie tak są ustawione na globusie. No i dajmy tutaj, to jest nasze Las Vegas. Dajmy na to, tutaj będzie Tokio. No i połączymy ten równoleżnik. Ok, i tak to wygląda, kochani, na
piłce. Natomiast teraz spuścimy powietrze i zobaczymy, co się stanie z tą krzywą tutaj. Jaki będzie miała kształt. Ok, powietrze jest spuszczone. No i co, widzicie tu jakąś prostą linię? Widzicie jakąś prostą linię między Las Vegas albo Tokio? Bo ja nie. Ja uważam, że bym wziął teraz prostą linię, jeżeli już traktować tą kulę w miarę tutaj rozpłaszczoną. O tyle, o ile, nie jest tak, się, tak się oczywiście nie da dokładnie, ale można by połączyć tutaj te dwa punkty i zobaczcie. To jest prosta linia między Las Vegas i Tokio. Ok? No i teraz napompowałem z powrotem tą piłkę i to jest nasza linia prosta. Jak sami widzicie, ona tutaj nie jest dokładnie prosta. No chyba, że nacisnę tutaj trochę bardziej, żeby spłaszczyć to. Na taką mapę zawsze widzimy, prawda? Taką płaską na ścianie. Nie tak, jak jest naprawdę w globusie. No ale gdybym to dalej pociągnął tutaj, to by ta linia stała się tutaj przekrojem dokładnie przez centrum, czyli częścią tego wielkiego koła. No i też chyba zaczyna się podejrzewać, że ta linia wzdłuż równoleżnika będzie dłuższa niż tutaj ta wzdłuż tego wielkiego koła. Ok, wracamy do tablicy. Wynik tego eksperymentu z cięciami zobaczycie na końcu tego odcinka. Muszę Was jakoś przytrzymać, żebyście oglądali do samego końca. A teraz zapraszam już Was do tablicy. Zaczynamy trochę matematyki. Tutaj jest Las Vegas. Las Vegas leży mniej więcej na 36 równoleżniku na północ. Prawda? Czyli to jest równik tutaj, czyli równoleżnik numer 0. No i tutaj z każdy ten kąt, jeden wyżej, to równoleżnik 1, 2, 3. Ten kąt jest 36, także Las Vegas jest na równoleżniku 36. Tokio, jak już Wam mówiłem, na tym samym równoleżniku, więc zapiszmy. To są oczywiście koordynaty na północną półkulę, dlatego N, czyli North, wiadomo, na kanale Mathemagics uczymy się również słówek angielskich North, czyli północ, no ale jeszcze trzeba dać koordynaty tutaj na szerokości geograficznej i one są wyznaczane wobec tego południka zerowego, który tam chyba do 1984 roku był tak zwany południkiem Greenwich, ale został zmieniony w 1984 roku, ponieważ była zbudowana dokładniejsza mapa kuli ziemskiej, no i on został trochę przesunięty. No tak czy inaczej, te koordynaty Las Vegas jest na 115 południku na zachód, W, czyli W, czyli West, a Tokio jest na 140 na wschód. E, czytamy i po angielsku, ale to oczywiście chodzi o słówko east, czyli na wschód. No i pytanie, jak najlepiej się dostać? Czy bierzemy po prostu kompas i idziemy na wschód, czy jest jakaś krótsza droga? Ok, mam nadzieję, że teraz już lepiej wszystko widać. Jestem zainteresowany tą długością tutaj między Las Vegas i Tokio wzdłuż równoleżnika długością S. Pamiętacie wzór na wycinek koła, na długość tej krzywej tutaj? Otóż nie jest to tak trudny do zapamiętania. Jest to po prostu ułamek, jaki pokonałeś całego okręgu. No, cały okręg ma 360 stopni, a ty pokonałeś tutaj kąt beta razy 2pi razy promień R. To będzie nasz promień R tutaj. No ale ponieważ nasze dzisiejsze wzory będą raczej w radianach, a nie w stopniach, więc zmieńmy 360, to jest oczywiście 2pi radianów. Także ta długość jest oczywiście po prostu kąt beta w radianach razy promień Ziemi na tej wysokości. No to trzeba to znaleźć. Najpierw trzeba znaleźć beta, a później radiany. Otóż beta nie będzie takie trudne, ponieważ jest to dystans między 115 południkiem, 115 stopni w tą, 140 w tą, więc razem jest to oczywiście beta to 255 stopni. A raczej, to znaczy, wolałbym zamiast 255 stopni, to znaczy, że z drugiej strony globusa będzie krócej, prawda? No bo jeżeli całość ma 366 stopni, a pokonałeś więcej niż połowę, więc z drugiej strony byłoby łatwiej, więc raczej beta będzie 360 minus 255.
7 pi dzielone przez 12 radianów, dobra? Będziemy dzisiaj raczej w radianach niż w stopniach. Wszystkie, zobaczycie zresztą później dlaczego. Więc to jest kąt beta, także znalazłem. Teraz muszę znaleźć promień. I do znalezienia promienia wykorzystam ten trójkąt prostokątny. Wiadomo, wszystko jest łatwiejsze, jeżeli możesz znaleźć gdzieś trójkąt prostokątny. Więc to jest nasz kąt alfa 36 stopni. Jeżeli pamiętacie, co jest z geometrii, te dwie linie są równoległe. Jeżeli ten jest 36, wtedy ten tutaj również jest 36. No dobra, to już mamy dwie informacje o trójkącie. Kąt prosty i 36 stopni tutaj. Ale żeby rozwiązać trójkąt, potrzebujecie zawsze trzy informacje. Gdzie tu będzie trzecia? Co możemy jeszcze znaleźć? No, co powiedzieć na ten dystans? Od środka Ziemi do krawędzi, czyli promień Ziemi. No to już można znaleźć jakąś tam metodą eksperymentalną. Oczywiście w różnych miejscach promień będzie różny, ale uśredniamy promień na około 6371 km. No, trzy informacje o trójkącie, możecie znaleźć wszystko łącznie z małym r. Małe r, jeżeli pamiętacie cokolwiek z trigonometrii, to kosinus 36 stopni to będzie co? Małe r do wielkiego r, prawda? Okej, okay, czyli to można powiedzieć, że nasze s jest teraz równe 7 pi 12 razy... O! Byłbym zapomniał, kosinus 36 stopni szybko zmieniamy na radiany, czyli to się robi w ten sposób. Okej, okay, znaleźliśmy. Ta trasa tutaj to około 9466 km z Las Vegas do Tokio po równoleżniku. No ale teraz druga trasa, ta czerwona na arbuzie, tutaj będzie zielona. Gdzie ona jest? No ona jest mniej więcej tutaj. I teraz jest pytanie oczywiście, jak długi jest ten zielony odcinek, nazwijmy go A. Jak długa jest ta część, ten łuk, ta część tego wielkiego okręgu. Wyobraźcie sobie, że tniemy tutaj jakąś płaszczyzną, która łączy raz, dwa, te dwa punkty Vegas, Tokio na powierzchni kuli, no i centrum naszej kuli. Taki przekrój oczywiście stworzy nam okrąg czy koło, to nie ma znaczenia. Jaka jest długość tego A? No, jeżeli chodzi o długość łuku, to już mamy tutaj nasz wzór. On nie jest taki trudny. A to jest równe ten kąt tutaj, no ten kąt nie jest taki trudny, nazwiemy go sobie, on jest różnicą tutaj tego kąta alfa oraz tego kąta, dajmy na to alfa 2, czyli jest to alfa 2 minus alfa 1, prawda? Dajmy na to różnica kątów, no i długość naszego promienia. To jest akurat tutaj bardzo łatwe. Ten promień to oczywiście długość od powierzchni do środka kuli ziemskiej, czyli promień Ziemi. Promień Ziemi. Nie wiem, jaki jest dokładnie w tym miejscu, ale uznamy uśredniony promień Ziemi, czyli 6371 km. To już oczywiście mamy zapisane, natomiast ta różnica, żeby znaleźć delta alfa, potrzebujemy prawo kosinusów, ale już nie dla powierzchni płaskich, tylko dla sfer, dla kuli. Okay? I to już będzie może poza... jakby, że tak powiem, planem tego odcinka, więc po prostu dam wam ten, jak wygląda ten wzór, a jak go wyprowadzić, to może po prostu innym razem, ok? Ok, ładny, podoba wam się? To jest to właśnie prawo kosinusów dla sfer, natomiast ja jestem zainteresowany delta alfa, czyli muszę wziąć arkus kosinus tego, prawda? Odwrotność kosinusa, czyli alfa, delta alfa równa się. No dobra, rozpisane. I co, co chodzi w tym mambo jumbo? O co chodzi? Alfa 1 i alfa 2 to są nasze równoleżniki, prawda? Równoleżnik punktu 1 i równoleżnik punktu 2. Zapiszmy to. A beta 1 i beta 2 to są południki, no i punktu L i punktu T na Las Vegas i na Tokio. Oczywiście chodzi o dwa punkty na kuli.
Przy czym, gdy równoleżnik jest na półkuli południowej, będziemy używać minusa z przodu oraz jeżeli południk jest po stronie zachodniej, również będziemy używać negatywnych, czyli tych ujemnych kątów. No dobra, no to nic nie pozostaje nam nic innego, tylko podstawić. My znamy równoleżniki, to 36, my znamy południki, prawda? 115 i 140, więc dobra, podstawimy do wzoru i kończymy. Także może w kolejnej linii już podstawię za R naszą tutaj promień Ziemi uśredniony, podstawię za 36 stopni pi dzielone przez 5, no i zobaczcie, że będę miał kosinus pi dzielone przez 5 razy kosinus pi dzielone przez 5, a to będzie kosinus pi dzielone przez 5 do kwadratu. Później tutaj będę miał kosinus minus 255 stopni, można dodać 360, czyli będzie kosinus 105 stopni, a 105 stopni to jest oczywiście 7 pi przez 12. Ok, to będzie nasza kolejna linijka. Teraz to już oczywiście trzeba wziąć kalkulator i zobaczyć, jaki mamy długość A. Też to dostaliście, 8880 km po wielkim okręgu. Porównajcie to 9446 km po tym równoleżniku. Odejmijmy, zobaczmy, ile nadrabiamy, ile zaoszczędzamy, idąc po wielkim okręgu. 566 km zaoszczędzone po tej części. Mam nadzieję, że Wam się dzisiejszy odcinek podobał. Dobry, jeszcze mam refleks, mimo że jestem trochę zmęczony, już trochę późno. Ale dobra, można to jeszcze sprawdzić tutaj na stronie internetowej. Zobaczcie tutaj w opisie strona gcmap.com. Tam również można podać tutaj miasta, tutaj współrzędne. No oni chyba mają dokładniejszą mapę. Koniec 20 odcinka, wiszę Wam 20 pompek bez przerwy w szczytnym celu zdobycia 1000 subskrybentów do setnego odcinka. Taki jest mój cel, a po pompkach czas na arbuza, pokażę Wam, jak się udało go przeciąć. No i do kolejnego odcinka. Pamiętajcie, Mathemagics w każdą środę nadaje o 14, więc do zobaczenia za tydzień. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O! Udało się, nie było tak źle. Chyba 17 było trudniej, 18 też, ale 20 jakoś poszło. Może w końcu zdobywam formę. Okej, dzięki za oglądanie. Czas na arbuza. Zobaczcie, to jest cięcie wzdłuż wielkiego koła, to jest cięcie tutaj wzdłuż równoleżnika, to jest nasz wycinek. No i teraz przyjrzyjmy się temu dokładnie, co my tutaj widzimy. Czy widać dokładnie, że to jest o wiele większa trasa niż tutaj ta, prawda? Może z tej strony będzie lepiej widać. Tutaj jest nasz równoleżnik, a tutaj jest wielkie koło. No a jeżeli chcecie już zobaczyć do końca ten przekrój poprzeczny, no to tutaj jest oczywiście koło równoleżnika, a tutaj może już do końca, wiecie, że jeżeli będziecie kiedyś to robić, to radzę nie ciąć do końca, bo później jest trudno przeciąć tą górę, ale już teraz mogę przeciąć już do samego końca i no cóż, tu jest oczywiście ten wielkie koło, jakby to było wszystko idealnie przez środek, powinny być dokładnie takie same. No, ale to jest oczywiście tylko prezentacja. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie z mojego końca. Smacznego. Cześć.